Hej, cześć, witajcie moi drodzy w 9 odcinku z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Ktoś mi kurde przerywa, ludzie gadają, pitolą głupoty. Ostatnio, no nie było Wiedźmina przez tydzień, dlatego bo był Assassin, Fear i Deadpool, którego już mam z głowy. Dlatego będzie teraz częściej Wiedźmin 2. I jeszcze dzisiaj będzie Borderlands. Tak, w trybie koopa, nie zdradzę z kim, dowiecie się jak zobaczycie. To będzie taka niespodzianka. Póki co teraz weźmy się za jakieś misje, bo mam tu już trochę misji powykonywanych. Kejran, nieważne. Malena. Kłopoty z trolem. Zajmijmy się właśnie problemem trollów. Właściwie jednego trolla. Jak się pieścio fajnie bawi. Ale bym go ładnie poszatkował. Ty. Właśnie. To jest nasz nowy miecz. Wyśmij. Jak ja jestem ogarnięty. Boże. Schowajże tą broń. O Boże. Nie. Dobra. Oszczędzili mnie. Na całe szczęście. Na całe szczęście mam farta. Już by było po mnie. No bo kurde, mi się popieprzyły przyciski, jak przez tydzień nie grałem w Wiedźmina, to mogłem pozapominać. Ale dobra. Już opanowałem kontrolę nad tym. Do legowiska trolla. Zajebiście. Na chwileczkę, może jeszcze bym z kimś pohandlował, bo mam tu takie trochę morda tam zbiru. O, coś tu jest, chwileczkę, coś widziałem. No coś widziałem, o. Właśnie o to mi chodziło. Znowu tu coś leży. Dobra, pójdziemy sobie do Cedrika. Jeśli tu jest, rzecz jasna. I pohandluję sobie z nim. Posprzedaję jakieś pierdoły. Zyskam trochę orenów na tym. Jest tu jakże pan niecny Cedric. No kurde, nie ma go. Widoczków się zachciało, co? Jak mnie to irytuje. Nie ma Cedrica zawsze wtedy, kiedy ja chcę. To jest wkurzające. I to chyba nie tylko z nim. Bo są też inne postacie, które tak robią. Czekajcie, może w tej chałupce jest. Sprawdzamy. Bo chcę sobie pohandlować. No tutaj też tego chuja zbolałego nie ma. Boże. Gdzie on się szwenda, ten elfi gnój? Kurczę, smarowany na smalcu i kurczę... ubijany młotkiem, kurde, niczym kucharz grubas. Okrasa. Gdzie ten Cedric? A kij mu w oko. Jak go nie ma, to jego problem. Chciałem pohandlować. Nie ma. Nie ma handlarza, nie ma elfa. Idziemy tam. Dobra, już widzę nieopodal. O, loading. Dobrze. Oż ty. Chwileczkę. Kolego. Ja tu cię. O, na dwa hity szatkuję. Zajebiście. Dobra, tam widzę nekery i kolegę, którego trzeba wspomóc. Nie mi tu gówno zrobisz, kolego. Dobra, pomogliśmy. Zwariować można. Ten przeklęty las roi się od dziadostwa. W dodatku ten kurwi syn całkiem ogłupiał. Kto? Troll. Od lat bierzemy to za przechodzenie przez most, ale miał w zamian dbać, żeby ten się nie zawalił. I miał odganiać dziadostwo. To o co chodzi? Kupcy z portu mnie posłali, żebym się dowiedział, co i jak. Tędy wiedzie jedyna droga. Patrzę, a most w ruinie. A ta bezczelna kutasina wyciąga do mnie łapę i chce gorzały za przepuszczenie. Przez tę kupę gruzu się pytam? A ten jak mi pysk nie przyłoży, wszystkim gwiazdy zobaczył. Loredo wyznaczył nagrodę za jego głowę. Ten suczy syn to by nas najchętniej całkiem od świata odciął. Most jest nam potrzebny, tyle że naprawiony. I troll jest nam potrzebny, tyle że trzeźwy. Jak chcesz zarobić, to nie zabijaj trolla. Idź do naszego wójta, on ci wszystko wytłumaczy. Dobra. To idziemy do... chorabę o trolu lub udaj się do potwora. Chwileczkę, weźmiemy łupy od nekerów.
Dobra, tu mamy naszego trolla. Ham. Wiesz co? Jestem hardkorem, pójdę do trolla. Co mi tam? Trollu! Co nie ma? Nie ma. Przejścia nie ma. Daj wódki, będzie. Będzie to chyba po mordzie. Dlaczego mam ci płacić? Most mój! Most? To jest ruina, nie most. Nic nie dostaniesz. Ty dostaniesz! W pysk! O, w pysk, żebyś ty nie dostał. Dobra. Kolega się prosi. Wyjmij ten miecz, imbecylu! Geralt! O, teraz chyba musiał zareagować. Pudło! Dobra. O, skałę weźmie kolega. Co uciekasz? O, wpytę. O kurde! Jaki damage! Fuck! Dobra, to chyba był mój błąd. Dobrze. O kurde, nie. Tu idzie już zginąć. To nalajcie. Chuj. Chwileczkę, no. Chciałem medytacji. Daj mi medytację zrobić. Potrzebuję energy drinka. On mi nie daruje. O, dobrze, dobrze. Medytacja jest. Jak to niemożliwe? Co ty pieprzysz? A, zajebiście. O kurde. Ten troll to mnie już tutaj... Dobra. Trzeba go tu jakoś pociąć. Pudło. Ło, jak dostał. Dobra, trzeba to jakoś kombinować. Strategicznie do tego podchodzić. O, wpytę. Obronił go. Dobrze. Dobra, już. Chyba ma dość. No, już. Leżeć tu, wara. Dobra, a teraz dam ci szansę, bo widzę, że jesteś trollem i trolla potrzebują. Jesteś pijany. Wódka dobra. Głowa boli, ale rozum nie boli. Rozum nigdy nie boli. Bez powodu. Zabili mi baba. O, jak mi przykro. Mięso gotowało. Kto ją zabił? Nie wiem, siedziałem na moście. Wracam do leża, mięso nie pachnie, baba leży, głowy nie ma. A. Muszę pić. Do karczmy nie mogę. Ludzie by zabili. Muszę pić. Wolisz wódę niż pieniądze, twoja sprawa. Ale napraw most. Nie mogę. Ręce latają. Aha. Jak znajdę morderców twojej baby, przestaniesz szlać. O. Nie znajdziesz. Jak to? Przyjaciół. Pogadam z nimi, zobaczymy. Dobra. Czyli oszczędzamy naszego trolla. Niemniej jednak groźna bestia, dlatego nie warto jej też zabijać. Dowiedz się, co się stało z trolicą. Ale od kogo się mam dowiedzieć? Czekaj, może jakieś wskazówki. Wódki, krasnolud. Ja nie jestem krasnolud. Woda ci się na oczy rzuciła. Bo coś wrócił. Jesteś pijany. Wódka dobra. Rozum. Dobra. To już było. Zdawało ci się, trollu. Nikogo tu nie było. A jednak on nam nie pomoże tak łatwo. Czyli jak ja mam się dowiedzieć, co się stało z tą trolicą? A chwileczkę. Do choraba się możemy przejść. Ale gdzie ten chorab właśnie? Tu mamy naszego biednego trolla, który udaje biednego, a tak naprawdę jest nieobliczalnie niebezpieczny. Więc nie warto go tu lekceważyć pod żadnym względem.
Bo to jest jednocześnie i granie z ogniem. Okej, dobra. No to teraz idziemy sobie dalej. Proszę bardzo, zaraz znajdziemy naszego człowieka. A może Cedric będzie wiedział na temat trollów. Warto by było z nim pogadać. Kurde, nie ladżuj, nie ladżuj. No gdzie ten Cedric? Tego elfa to chyba gdzieś poniosło i to porządnie. Bo go nie widać w ogóle. Suwaj się, gruby. Szukam Cedrica. Dobry. No dobry, dobry. Nie znam cię, kobieto. Ej, bez jaj. Dobra. Wali mnie to, że kogoś tu okradam. Ale ja żądam informacji. Chwileczkę. O! Macie jakieś zajęcie dla Wiedźmina? Roboty u nas starczy i na trzech Wiedźminów. I co? Skoro my biedni. Jakoś się dogadamy. Idźcie lepiej na rynek we Flotsam pod karczmy. Tam na tablicy wiszą ogłoszenia. Jeno, trola nie ruszajcie, cokolwiek by miastowe mówili. Mhm. Podobno nie chcesz pozbyć się trola. Jak go zabraknie, kto będzie moc utrzymywał? Najmierz ludzi. Wiesz, ile kosztuje rzemieślnik? A ten głupi troll za marne myto jako tak dba o most. Most rozwalony, a troll napada na ludzi. Ano, kłopot w tym, że nam się trollisko rozpiło. Jego problem. Gdybyś sprawił, że przystanie chlać tu. Jestem Wiedźminem, nie niańką. No dobrze ci zapłacę. Ile? Ile? 100 orenów. 200. 200. Drogiś, ale co tam. Niech wszyscy wiedzą, że dobro wioski jest dla mnie najważniejsze. Aha, dobra. A jakieś informacje? Macie tu trolla? Ano, w lesie nad rzeką troluje. Troluje. Ale to swój troll, nie zarusza. A, z tych pożytecznych. Pojmuję. Więcej dobrego robi niż Loredo. A przy tym chleje mniej. Most naprawia, w szkodę nie wchodzi. Oszczędźcie go. Pewnie. Jakieś inne zlecenie? Staru, zaruszajcie. Loredo wykosztował się na czarodziejkę, znaczy się ma w budżecie pieniędzy. Hmm. Jaką czarodziejkę? Tris Merigold? Pani Sheila de Tancarville. Znaczną persona. Ale groszem nie śmierdzi jak i wy. Widać, czarostwo i bogactwo nie idą w parze. Chodzą słuchy, że zgodziła się zabić starucha. Więc śpieszcie się, jak chcecie ją ubiec. A, chodzi o Keirana. A jakieś inne zlecenia? Na starucha ruszajcie. Aha, dobra. Masz na myśli Keirana? Jak go zwał, tak zwał. Grzeczna bestia, o niej mówię. Jeszcze nasi pradziadowie się z nią użerali. Ale ostatnio nie idzie wytrzymać. Sieci rwie, ryby jadendławi. Nawet Loredo powiedział, że skoro lokalna gospodarka uznaje uszczerbunku, nie ma wyjścia i trzeba się wykosztować na czarodziejkę. Dobra. Dziękuję, ale to i tak mało informacji. Coś wisi w powietrzu. Ten tego. No ten tego, zamknij się. Witam! Niezbyt dobry ten dzień. Kurde. Macie tu jakichś ludzi. Tutaj lipa. No nikt mi nie powie żadnych informacji. Co? Pstryl? Najorweta! Znowu króla zamordowali, słyszałeś? Ty stary, chyba jesteś tak naćpany. Najorweta! Mordy tam dzieci. A gdyby mnie tak w krzyżu nie rypało. A chwileczkę, może oni będą coś wiedzieć. Witam. Dobra, oni nic nie wiedzą. Tempaki, kurde. Binduga, a tempaki jak ich mało. Wróciłbyś dzisiaj o przyzwoitej godzinie, zjadłbyś coś, pospał. Nie denerwuj. Są mu dwa miecze. Gubię czy co? Jeden miecz mam do potworów, drugi miecz mam do ludzi. Okej, nie wiem. Coś przez chwilę mi Wiedźmin nie ogarniał, ale wróciłem. I sobie przypomniałem, że Żegota coś mówił o trolu, chyba. Ale tak mi się przynajmniej wydaje. O, proszę. Skąd masz ten łeb? Kupiłem. Majątek wydałem, ale warto było. W Bindudze nikt nie ma trolowej głowy.
Kto ci sprzedam? Dymitr. Kto inny odważyłby się trola w Leżu zdybać? A tego Dymitra gdzie znajdę? Tego nie wiem, ale wieczorem na pewno trafisz na jego kompanów w karczmie. Aha, no dzięki. O, może jeszcze odkupię go od ciebie. Ten łeb. Odkupię od ciebie tę głowę. A w życiu łeb jest mój, no i chuj. Chyba, że hajs dostaniesz. Jak już, to możemy zagrać w kości. Jeśliś tego wart, oczywiście. Dzięki. Pomogłeś mi. A, dzięki, kurde, wiesz co? A, idź ty. O Boże, to jest ta głowa trolicy. Jesus. Masakra. O, bo nie da się przeszukać. Dobra. Porozmawiaj z człowiekiem Dymitra w karczmie. Okej. Okay. Czyli mamy już ten nasz konkretny trop, dzięki któremu możemy tam się dostać. Historki, że tak zlagowało. Nie wiem. Ogólnie przez chwilę Wiedźmin nie odpowiadał, ale teraz działa. Dobra, tu wchodzimy. Do karyczmy. Do karyczmy. Jep. Nurtuje mnie pewne pytanie. O, dobra. Gdzie my mamy tego człowieka Dymitra? Dawaj, już prawie go masz. No, jeszcze trochę. To chyba on. Albo ten. Ludzie stają się na siłowaniu jak ja na chętnego troli. Może on. Miło mi. No, tętego. A to ci dopiero. Ale gdzie ten Dekiel może być? Czekaj, może on. Jajce. Ktoś coś mówił, czy pierd słyszałem? Ktoś coś mówił, czy pierd słyszałem? Pozdrawiam. Mhm. Tylko bez żadnych awantur. Ma być spokój, jasne? No dobrze, tak, dobrze. Będę cię miała na oku. Ho, ho, ho. O! I w końcu mogę z kimś pohandlować. Chwileczkę, stop. Najpierw moje rupiecie. Wiedźmiński miecz srebrny. Ja już mam swój. Tylko to gówno sprzedam. Jep. Szukam lekka. A, kurtki są tutaj gówniane. Dobra, posprzedajemy je. Szukam tu czegoś jeszcze. O, potrzaski. No posprzedawałbym, bo naprawdę są coś warte. O, ale zarobiło mi się troszeczkę. Dobra, samum. Rzecz o smokach. 3 lata w siódendrek, Veopatis. To trofeum z utopcy, żywotność plus 15, zbroja plus 3, a to sprzedam. O, mamy tu jakieś mutageny. No, dużo mi się nie zyskało, ale co ty tutaj masz takiego ciekawego? Może od ciebie bym kupił. Ale widzę, że u ciebie tylko są same rupiecie. Dlatego się nie opłaca u ciebie kupować, bo jesteś biedna. Nie oszukujmy się, lepiej. A, to tutaj pewnie. Wiedźmin wszedł. On ma tu. Udawaj, że nie widzisz. Nie patrz mu w oczy. Nigdy, przenigdy nie prowokuj. Pracujesz dla Dymitra. A ty to kto? Bo widzisz, chojraku, trochu się już gubi. Mhm. Przysyła cię ta szmata, chłopaki od Fisteku czy Loreto? Gadaj mi tu zaraz. Słyszałem, że upolowaliście trola. Nie twój zasrany interes. O, koleżko! Rzeźnik z Blaviken. Słyszałeś o nim? Każdy słyszał. Ono jednym cięciem flaki potrafi wypluć. Ano, potrafi. Jak mi nie powiesz, gdzie jest Dymitr. Przyozdobię te ściany twoimi flakami. Spokojnie. Mów. Dymitr przesiaduje na cmentarzu obok tej śmierdzącej wiochy. Aha. No widzisz. Jak chcesz, to potrafisz. Popaczka, nauczyliśmy. Dobra, idziemy stąd. Już mamy trop. Wybijemy tego gówniorza i będzie po nim. Będzie, spokojnie. Tylko zrobiłbym sobie save'a, bo się boję, że mogę zginąć, a jest to na to duże prawdopodobieństwo, więc muszę być przygotowany. Chwileczkę, jeszcze kwipunek, tak na szybko.
na szybkiego. Kurde, znowu te buty zdjąłem. Boże, jak mnie to denerwuje. Chcę noże, nie mogę. O, nałożę sobie, bo się może przydać. Pożoga samum. No, pozakładam trochę tych gówien. To mam już założone. Dobra, to jeszcze sobie medytację walniemy, ale to już tam po drodze. No idźże tam, wiedźmoku. Wybijemy te szuje i skończymy odcinek. Tak będzie najlepiej. Dobra, już widzę. Tam niedaleko cmentarzu. Przybindudzę. Zaraz te zasrane dzidy zginą. Spokojniutko. Już będą trupem. Dobra, idziemy. Idziemy do tego niebezpiecznego miejsca, zwanego dalej cmentarzem. Dobra. Teraz trzeba pogadać sobie z nimi. Loredo się pozna, że to zwykły elf, a nie żadna wiewiórka. Gówno się pozna. Uszy szpiczaste, szpiczaste. Wsadzimy truchło w zielone łachy i Loredo zapłaci stówę. Tyle daje od łba. Ponoć Malena dostaje jeszcze więcej. Musi obrabianie strażników to lepszy interes niż obrabianie elfów. Ani słowa więcej o tej kurwie, jasne? Zdradziecka szmata. Już niedługo się z nią policzę. Za słabo jej dogadzałeś. Nie można dziewczyny winić za ambicje. A sztywny delikwent na ziemi to kto? To będzie sublokator naszego wiewióra. Jakiś szpicel z Wizimy. Loredo kazał się go pozbyć, więc skoro mamy wakat na żalniku, trzeba wykorzystać okazję. Nie wygląda na szpiega. Trupy nigdy nie wyglądają na szpiegów. A, i trzeba go przeszukać, zanim pójdzie do ziemi. No to jesteś Dymitr? A co cię to kurwa obchodzi? Masz pozdrowienie od trola. Zabić go! Oho, ho! Taki waleczny. Poszedł po rozum do głowy. I już wypatroszony pierwszy bandzior. O kurde. Poszło. Łatwo. Ach. Szkurcze. Oni są najgorsi. Ten tarczownik. Ten cały Dymitr. Teraz go tu się zgubnie. Wow. Kolega już tu prawie... A! Kurde, to jego rzucanie mnie tutaj irytuje. Ale jakoś idzie z nim łatwo, więc... Nie jest jakiś wielki problem. Tylko ten tarczownik tutaj mi najgorzej zawadza. Dobra. Jest, idzie tu. O kurde. Jebci. Tam. Z czegokolwiek. Dobra. O, i widzę, idzie, że idzie z tej strony. Ło, pudło. Pudło, mój drogi. Dobrze, trzymam się jeszcze, ale ledwie. Jeszcze, ale ledwie. Już po nim. Pudło. Ło, ło, ło. Kolega się tutaj zbytnio zamachał. Pudło. Fuck. Pudło. Pudło. Padłeś! Ach. Tak jest! Wszystko poszło! Jezu, kurczę, naprawdę! Jak na poziom normalny to jest mi tak ciężko, jakbym grał na trudnym. Chociaż na trudnym już bym mnie za pierwszym razem pokonali. O, jest jakiś klucz do kryjówki bandytów. Wcale nie duży miecz stalowy, list żelazny Dymitra. Okej.
Chwileczkę, najpierw wejdźmy na EQ. List żelazny Dymitra. Dobra. Tak czy inaczej, mówi, chuj mu w dupę, przegrał, już jest nikim. I ta jego posrana banda. A, dwóch chudzielców, jeden grubas starczą. No i sam napakowany mięśniak. To nie było raczej takim wielkim wyzwaniem, więc nie sprawiali raport dla Talara. Co to jest? Drabina sznurowa od drewnianych, spoko. Chwileczkę, jeszcze wejdźmy w ten ekwipunek. To jest rupieć. Aha. O kurcze. No to będzie miał kolega problem w tym cielsku, co leżał od martwego ciała z wyzimy. Był jakiś raport dla Talara. Dobra, idziemy pogadać jeszcze z trolem i zakończymy odcinek. Oczywiście porobię parę cięć, bo nie dość, że tam jakiś był problem z Wiedźminem, to jeszcze ginąłem od tych debili. Schowaj tą broń, bo walka... Schowaj, bo nie warto teraz stawiać oporu, a trollowi chcieliśmy tylko pomóc po prostu. Nic więcej. Za chwilę skończymy odcinek. Nie macie się czego obawiać. Jest, proszę, nasz troll. Daj wódki, krasnolud. Nie dam ci, morda. Woda ci się na oczy rzuciła. Bo coś wrócił. Ukarałem morderców twojej żony. Mojej. Znajdziesz to, co z nich zostało na cmentarzu. Znajdę. I naprawisz most. Naprawię. Jaki? Tylko żeby ci się łapy nie trzęsły. Ach. Koniec chlania, spokój w głowie. Okej. I teraz do Horaba idziemy. Po nagrodę i tam skończymy odcinek. Zajebiste. No i pomogliśmy trollowi. Most naprawi, myślę. Myślę. I będzie git. Powiem wam, naprawdę zadanie... Nie takie najgorsze, ale mogło być lepsze. Ale jest. Najważniejsze, że dostaniemy nagrodę. Te 200 nasze. Obiecane. Cacane. Chwileczkę, pójdziemy sobie w tą stronę. Coś ty powiedział? Ja to słyszałem. Głuchy nie byłem. Siwe? Siwe to ci mogę na oku wyrobić, ty grubasie zastrańcu. O, o, chorab, przepraszam. Udało mi się przekonać waszego trolla, żeby naprawił most. A to pięknie, cała binduga jest ci bardzo wdzięczna. A dziękuję. Bardzo pięknie. A teraz płacz. Tyle, że z pieniędzmi u nas krucho. Co, kurwa? To masz problem. Bandyto. Ty złodzieju. Jaka krótka konwersacja, kurwa. Hajs, proszę! Udław się. Udławić to, czy jeszcze mogę ryj? Dostał po mordzie! Dobrze, i tym prześmiesznym ostatnim akcentem, tym krótkim, bijatycznym, zakończymy odcinek 9 z Wiedźmina 2 z Ubójcy Królów. Ale ubaw był. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie, jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i teraz myślę, że częściej będę nagrywał Wiedźmina, więc nie macie się czego obawiać. Będzie teraz dużo tego Wiedźmina, o wiele więcej. Trzymajcie się, na razie, yo!